Dzisiejszy film zabierze nas w podróż do jednego z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi, miejsca o głębokim znaczeniu religijnym i historycznym – rzeki Jordan. Ta rzeka, znana z Biblii jako miejsce chrztu Jezusa Chrystusa przez Jana Chrzciciela, od wieków fascynuje wierzących i badaczy. Ale niedawno rzeka Jordan znalazła się w centrum uwagi z zupełnie innego powodu. W wyniku pewnych tajemniczych zjawisk, które naukowcy i teolodzy próbują zrozumieć, zaczęła wzbudzać zainteresowanie na całym świecie. W naszym dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej tym niezwykłym wydarzeniom. Czy są one zwykłym zbiegiem okoliczności? Czy też mogą być interpretowane jako znak od Boga? Czy to, co dzieje się w Jordanii, ma związek z biblijnymi przepowiedniami apokalipsy? Przed rozpoczęciem naszej podróży chciałbym Was serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału. Jeśli interesujecie się tematami wiary, religii, to nasz kanał jest właśnie dla Was. Subskrybując, pomożecie nam tworzyć więcej takich treści i otrzymacie powiadomienia o nowych filmach. Teraz, bez dalszego przedłużania, zanurzmy się w tajemnicę rzeki Jordan. Rzeka Jordan, płynąca przez historyczne serce Bliskiego Wschodu, jest znana nie tylko ze swojej naturalnej urody, ale także z głębokiego znaczenia, jakie ma w tradycjach judaistycznych, chrześcijańskich i muzułmańskich. Od czasów biblijnych Jordan odgrywał kluczową rolę w wielu religijnych narracjach. W Starym Testamencie Jordan był świadkiem przejścia Izraelitów do ziemi obiecanej pod przewodnictwem Jozuego. W Nowym Testamencie zyskał jeszcze większe znaczenie jako miejsce, gdzie Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Ten akt chrztu w Jordanie jest uważany za moment, w którym Jezus rozpoczął swoje publiczne życie i nauczanie, a rzeka stała się symbolem oczyszczenia i odrodzenia duchowego. Chrzest Jezusa w Jordanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń w chrześcijaństwie. To właśnie tutaj, według Ewangelii, niebo się otworzyło, a Duch Święty zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy, a głos z nieba ogłosił Go Synem Bożym. Ten moment jest uważany za inaugurację Jego misji na ziemi i jest świętowany przez chrześcijan na całym świecie jako kluczowy moment w historii zbawienia. Woda z Jordanu, używana w wielu kościołach do ceremonii chrztu, jest uważana za świętą i pełną duchowej mocy. Ostatnimi czasy rzeka Jordan znalazła się w centrum zainteresowania z zupełnie innego powodu. Uniwersytet Indiana zainwestował około $2 milionów w projekt rewitalizacji rzeki. Celem tej inicjatywy jest ochrona ekosystemu rzeki, która z biegiem lat uległa degradacji z powodu nadmiernego wykorzystania wody i zanieczyszczeń. Ten projekt ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale też symboliczne. Poprzez ochronę i odnowienie rzeki Jordan dąży się do zachowania jej historycznego i duchowego dziedzictwa, które jest nieocenione dla wielu wierzących na całym świecie. Jednym z najbardziej zadziwiających zjawisk, które niedawno miały miejsce w rzece Jordan, była nagła zmiana koloru wody. Z niebiesko-zielonej woda stała się intensywnie czerwona, przypominając kolor krwi. To zjawisko szybko przyciągnęło uwagę całego świata, budząc zarówno ciekawość, jak i obawy. Naukowcy podjęli próby wyjaśnienia tej zmiany, wskazując na możliwą obecność mikroorganizmów, takich jak algi, które mogą zmieniać kolor wody pod wpływem pewnych warunków środowiskowych. Inna hipoteza mówi o zanieczyszczeniach przemysłowych lub naturalnym zjawisku geologicznym, które mogło wpłynąć na skład chemiczny wody. Jednak dla wielu wierzących i znawców Biblii ta zmiana koloru wody w Jordanie wywołała skojarzenia z biblijnymi przepowiedniami i opisami. Niektórzy zaczęli interpretować to jako znak od Boga, być może ostrzeżenie lub przepowiednie. To zjawisko nieuchronnie przypomina o jednej z 10 plag, które według Księgi Wyjścia Bóg zesłał na Egipt. Jedną z tych plag było przemienienie wód Nilu w krew, co doprowadziło do śmierci ryb i uczyniło wodę niezdatną do picia. Dla wielu obserwatorów podobieństwo między tym, co stało się z rzeką Jordan, a biblijną plagą jest niepokojące i skłania do refleksji nad znaczeniem tego zjawiska w kontekście współczesnego świata i jego przyszłości. To nie jest jedyny przypadek, kiedy woda w naturalnym środowisku zmieniała kolor na czerwony. Podobne zjawiska zostały zaobserwowane w różnych częściach świata, od rzek, w Chinach, po jeziora w Rosji. Czasami te zmiany były wynikiem zanieczyszczenia przemysłowego, innym razem naturalnych procesów. Ale w każdym przypadku
Takie zjawiska wzbudzają dyskusje i spekulacje, szczególnie w kontekście religijnym i duchowym. Niezwykłe zjawiska w rzece Jordan, a także podobne przypadki na całym świecie, prowokują pytania o ich możliwe biblijne odniesienia. W chrześcijaństwie, tak jak w innych religiach abrahamowych, woda często symbolizuje życie, oczyszczenie, a nawet transformację. Zmiany w naturze wody mogą być więc interpretowane jako znaczące i symboliczne. W kontekście biblijnym podobne zjawiska często były postrzegane jako znaki od Boga, przestrogi lub zapowiedzi ważnych wydarzeń. Przykłady takie jak zmiana wody w wino przez Jezusa czy plagi Egiptu, w których jedną z kluczowych ról odgrywa woda, są często przywoływane w kontekście współczesnych zjawisk. Wśród teologów i wiernych istnieją różne interpretacje tych zdarzeń. Niektórzy widzą w nich dosłowne spełnienie proroctw biblijnych, inni traktują je jako metaforyczne przypomnienie o Bożej obecności i mocy. Jeszcze inni postrzegają je jako zaproszenie do głębszej refleksji nad stanem naszego świata, nad naszą duchowością i moralnością. Wśród wierzących pojawiają się dyskusje o tym, jak interpretować te zjawiska w kontekście współczesnych wyzwań ekologicznych, społecznych i duchowych. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów tych dyskusji jest pytanie o powiązanie zjawisk z Dniem Sądu. W wielu tradycjach chrześcijańskich Dzień Sądu jest momentem, w którym ludzkość stanie przed Bogiem, aby odpowiadać za swoje czyny. Czy te zjawiska mogą być postrzegane jako przedwczesne znaki tego dnia? Czy są to ostrzeżenia, mające nas skłonić do refleksji nad naszym życiem i naszymi wyborami? Ta sekcja filmu nie stara się dostarczyć jednoznacznych odpowiedzi, ale raczej prezentuje różnorodność poglądów i interpretacji, zachęcając widzów do własnej refleksji i dialogu na temat tych zagadnień. Przechodząc od tajemnic rzeki Jordan, skupmy się teraz na innym fascynującym odkryciu, które miało miejsce w niedalekiej odległości od tej rzeki – zwojach znad Morza Martwego. Odkryte przypadkowo w 1947 roku przez beduińskich pasterzy w jaskiniach Qumran, zwoje znad Morza Martwego stanowią jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku. Te starożytne rękopisy, datowane na okres od III wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery, dostarczyły cennych informacji na temat historii i religii starożytnego Izraela, a także o początkach chrześcijaństwa. W zwojach znaleziono teksty, które obejmują księgi Starego Testamentu, apokryfy, teksty biblijne nieuwzględnione w kanonie, a także pisma sekt religijnych, które żyły w Qumran. Do najważniejszych odkryć należą kompletnie zachowane księgi Izajasza, komentarze do księgi Habakuka, a także tajemniczy rękopis miedziany, wskazujący na możliwe ukryte skarby. Zwoje te miały ogromny wpływ na współczesne rozumienie tekstów biblijnych. Przede wszystkim potwierdziły wysoki stopień dokładności, z jaką przekazywane były teksty biblijne przez wieki. Przykładowo, porównanie zwojów Izajasza z późniejszymi kopiami tego tekstu ujawniło tylko drobne różnice, co świadczy o rzetelności procesu przepisywania świętych tekstów. Ponadto, odkrycie apokryficznych i sekciarskich tekstów pozwoliło na głębsze zrozumienie różnorodności religijnej i teologicznej w starożytnym świecie żydowskim, co z kolei przyczynia się do lepszego zrozumienia kontekstu, w jakim powstało wczesne chrześcijaństwo. Zwoje znad Morza Martwego nie tylko dostarczają cennych informacji na temat przeszłości, ale także inspirują do refleksji nad naszą współczesną interpretacją tekstów biblijnych i historii religii. W naszej podróży przez tajemnice wiary i historii przenosimy się teraz do jednej z najbardziej znanych i kontrowersyjnych opowieści biblijnych – historii Sodomy i Gomory. Według Księgi Rodzaju, Sodoma i Gomora były miastami, które zostały zniszczone przez Boga z powodu ich niegodziwości i grzechu. Ta opowieść, będąca częścią tradycji religijnych judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, od dawna fascynuje i przeraża, będąc symbolem Bożego sądu i kary za grzech. W kulturze chrześcijańskiej historia Sodomy i Gomory często była interpretowana jako przestroga przed moralnym upadkiem i jako przykład Bożej sprawiedliwości. Przez wieki służyła jako ostrzeżenie przed konsekwencjami grzechu i odstępstwa od Bożych przykazań. Współczesne badania naukowe i archeologiczne próbowały zlokalizować te biblijne miasta i zrozumieć przyczyny ich zagłady.
Niektóre teorie naukowe sugerują, że zniszczenie Sodomy i Gomory mogło być wynikiem naturalnych katastrof, takich jak trzęsienia ziemi czy wybuchy wulkanów, co było częste w tym regionie. Z kolei teolodzy i badacze Biblii analizują tę opowieść w szerszym kontekście duchowym i moralnym. Zwracają uwagę na to, że opowieść o Sodomie i Gomorze może być traktowana jako metafora, ukazująca konsekwencje odstępstwa od Bożych dróg i ignorowania potrzeb bliźnich. Współczesne interpretacje często kładą nacisk na aspekty społeczne i moralne tej historii, zamiast skupiać się wyłącznie na seksualnych aspektach grzechu tych miast. Historia Sodomy i Gomory pozostaje więc ważnym elementem refleksji religijnej, kulturowej i nawet etycznej, stawiając pytania o naturę grzechu, Bożego sądu i konsekwencji moralnych wyborów. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej fascynującej podróży przez tajemnice rzeki Jordan, historię zwojów z nadmorza Martwego i opowieść o Sodomie i Gomorze. Przez naszą dzisiejszą eksplorację zetknęliśmy się z zagadkami natury, głębokimi przesłaniami biblijnymi i pytaniami, które stawiają wyzwanie naszej współczesnej percepcji wiary i moralności. Mam nadzieję, że ten film zainspirował Was do własnych przemyśleń i refleksji na temat znaczenia tych opowieści i zjawisk. Czy widzicie w nich dosłowne przesłanie, czy raczej metaforyczne? Jak interpretujecie te tajemnice w kontekście własnych przekonań i doświadczeń? Zachęcam Was do aktywnego udziału w dyskusji. Podzielcie się swoimi opiniami, myślami i interpretacjami w komentarzach poniżej. Jakie jest Wasze zdanie na temat tych fascynujących tematów? Czy widzicie w nich znaki czy przestrogi? Czy może po prostu naturalne zjawiska, które niewiele mają wspólnego z duchowością? Jeśli podobał się Wam ten film, proszę zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi publikacjami. Jeśli uważacie, że film był wartościowy, proszę zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie go dalej. Każde polubienie, komentarz i udostępnienie pomaga nam rozwijać nasz kanał i tworzyć więcej treści, które mogą Was zainteresować. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i za Waszą ciekawość. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.